Na koniec Kłodzkie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji i premiera filmu Twierdza Kłodzka z serii Dolny Śląsk pełen historii. Cykl zrealizowała Telewizja Wrocław we współpracy z Ośrodkiem Kultury i Sztuki. Kolejne premiery filmów poświęconych historii Bystrzycy Kłodzkiej, Lądka Zdroju i Zamku w Trzebieszowicach widzowie zobaczą jeszcze w styczniu. Sylwia Gazda. Twierdza Kłodzka to jeden z najważniejszych zabytków Dolnego Śląska. Jej budowę rozpoczęto w połowie XVIII wieku, gdy miasto należało do Prus. Historię warowni opowiada fabularyzowany dokument zrealizowany przez Telewizję Wrocław w ramach cyklu Dolny Śląsk – pełen historii. Dzisiejszy film traktuje o Twierdzy Kłodzkiej, to znaczy zaczyna się jakby od grodu poprzez zamek, który tam był, a potem od XVII-XVIII wieku przez twierdzę. Narratorem całości jest pan dr Cezary Buźko, archeolog od lat współpracujący z Telewizją Wrocławską i cały ten materiał jest inscenizowany. W filmie pokazano inscenizację najważniejszych walk o Kłodzko, a także brawurową ucieczkę z twierdzy kapitana francuskiego wywiadu Karola Luxa. Na początku XX wieku za działalność szpiegowską został skazany na 6 lat więzienia. Po kilku miesiącach udało mu się zbiec. Jak zaczynaliśmy ten temat, to nawet nie wiedzieliśmy, że Twierdza Kłodzka ma tak ciekawą historię, że było tam tyle różnych bitew o tą budowlę, a także, że było tam tyle brawurowych i ciekawych ucieczek, bo twierdza oprócz funkcji obronnej służyła też jako więzienie. W ubiegłym roku Telewizja Wrocław we współpracy z Wrocławskim Ośrodkiem Kultury i Sztuki zrealizowała 5 fabularyzowanych dokumentów prezentujących niezwykłą historię Dolnego Śląska. Wszystkie pokazano na antenie Telewizji Wrocław, a film o księżnej Daisy także w kinie. Po projekcji filmu mieliśmy spotkanie z mieszkańcami, z osobami, które jeszcze pamiętają Daisy i było to ogromnie wzruszające. Okazuje się, że legenda, właściwie opowieść o księżniczce jest ciągle żywa, aczkolwiek nie do końca wszyscy wiedzieli, nie znali szczegółów, nie wiedzieli o co chodzi, a więc ten film przybliżył im życie tak ciekawe, aczkolwiek smutne. Pozostałe filmy z serii Dolny Śląsk pełen historii na ekrany kin trafią jeszcze w styczniu. Jutro w Centrum Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej pokazany zostanie Srebrny Lew – wędrówki po ziemi bystrzyckiej. 25 stycznia widzowie będą mogli odkryć tajemnicę ziemi lądeckiej, a dzień później poznają historię zamku w Trzebieszowicach. Fakty, Sylwia Gazda.